Witajcie kochani w Zawoi pod Babią Górą Królewną Beskidów. Dotąd dojechaliśmy albo jakim busem, autobusem z koleją do Suchej, do Makowa, a dali tutaj komunikacją do Zawoja, bo za mną jest właśnie budynek dworca babiogórskiego. Znaczy się Downi tu był ostatni przystanek w starych czasach. Ale teraz można dojeżdżać i na same krowiorki, a stamtąd nic nie ohipkać na sam szczyt Królewny Beskidów, Matki Niepogód Babiej Góry. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na wspaniałą, niezapomnianą wycieczkę po Zawoi. Chodźcie ze mną. Idziemy! Zawoja, miejscowość turystyczna. Kochani, wspaniało, dużo wieś, bo 18 km się ciągnie na trzy parafie. Także jak ktoś ich z Górnej Zawoi, to nie zna tego z dołu, a do tego 8 tysięcy mieszkańców to nic, bo mamy 3,5 tysiąca noclegów specjalnie dla was przygotowanych. I to na kozdą kieseń. Jak ktoś ma dużo walnie dudków, to zaprosimy do hotelu trzygwiazdkowych. Jak czasą kapecko mniej, no to mamy i pensjonaty, jakieś ich domy wczasowe, bardzo dobre domy wycieczkowe, a ktoś lubi kapecko dychnąć przy agroturystyce, to czekają kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pięknie urządzone, dobrze przyryktowane, pokoiki już z łazienkami, do tego dobre regionalne jedzenie, jadło, albo domowe obiady, albo w jakiej karczmie, czy regionalnej restauracji, czy może kapecko-nowoczesnej, tyz takie na Zawoju są. Tutaj u nas można wypoczywać, dobrze bywać. Mamy przygotowane te ścieżki rowerowe, bo kto lubi aktywny wypoczynek, to może po tym rowerku jeździć po całym paśmie jałowieckim z najwyższą górą Jałowcem i tam i odwiedzać to schronisko na Łopatnym i inne miejsca na swoim rowerku. Do tego tyz, jak ktoś ma ochotę pozwiedzać stare, zbójnickie ślaki, to mamy specjalną ścieżkę przygotowaną, co Downi chodzowali tą ścieżką zbójnicy. Tak samo jest i ścieżka przemytnicko, co Downi przemytnicy chodzili za tamtą stronę Babiej Góry na Słowację rozmaite towary do Polski, do nas, do Zawoja przywlekać. Wszystkich serdecznie zaprosimy. Zawoja centrum, jak na centrum miejscowości przystało, centrum Zawoi. No i wiecie co Downi było? Siarcysto regionalna karczma, ale nie o karczmie teraz będą godą, tylko wspaniały, piękny, zabytkowy kościół. I za mną właśnie kościół pod wezwaniem świętego Klemensa i Matki Boskiej Anielskiej, kościół parafialny Zawoi Centrum. Tutaj jest na szlaku architektury drewnianej, co wiedzie po całej Polsce. Powstał w 1888 roku, strasznie dawno temu. Cały jest drewniany, w środku pięknie malowane drzewo na rozmaite kolory, figury patronów. No i tak na tej parafii się wiedzie, że tutaj gospodarzymy, tak jak tradycja, kultura dawno nas o babiogórsko musi być. Wędrując po babiogórskich szlakach, nie można nie przyjść tutaj do Zawoi Barańcowej, kiedy się znajduje siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego. To tutaj trzymają ochronę piecze ponad całą Królową Beskidów, obszarami leśnymi, całą przyrodą chronią. No i kochani, kiedy tu ktoś do nas zawito, to jest specjalna wystawa edukacyjna, taka stała ekspozycja. Można sobie też zamówić zajęcia edukacyjne. Dziecka, młodsze czy większe mogą się dowiedzieć,
jak to w tej przyrodzie jest, kto tu rządzi i płetcie poźryby, jakie tam mają niedźwiedzie, borsuki, ptoski i różne inne cuda. Zawędrowaliśmy, kochani, do Zawoi Markowe Rówieńki. Tutaj jest piękny skansen, zgromadzone chałupy, takie jak dawni górole babiogórscy budowali. Płetcie poźryć, mamy i kuźnie, i piwnice, rozmaite dawne narzędzia, jakich dawni babiogórcy używali. Płetcie i domy! Wędrując po babiogórskich ścieżkach, nie tylko można gonić po Królowej Beskidów, tam po samym szczycie, ale i po przydrożnych kaplickach. I tutaj dotarliśmy na ostatnią polankę w Zawoi, Policne się nazywa, tomu ze tomu dawni tutaj zbójnicy się licyli. A na koniec, jako wotum wdzięczności za cały swój zbójnicki żywot, wystawili taką kapliczkę zbójnicką. Pochodził ona z XVIII wieku, całą murowano z kamieni polnych o takim sztyrospadowym dachu, co potem zamienia się w ośmiokątną wieżyckę, kany jest dzwonek o kształcie takiej cebulki, cebulastym dachu, cało kryto gontem. Posadzili zbójnicy do tego takie lipy, co teraz wyrosły fest i sumią do dzisiejszego dnia. Hej! Kiedy człowiek goni po tej naszej Zawoi, a ze odcytu Babiej Góry przez wszystkie przysiłki tutaj, no to musi zaglądnąć na przysłop. Piękny zakątek świata. Tutaj na przysłopiu witamy się pięknie z gaździną Hermina Spyrka, no tutaj łoprowadzi. Ja też witam pięknie w najpiękniejszym zakątku, mi się tak wydaje, świata. Bo do niedawna to nam tu wszyscy godali tak, o tu im Pan Bóg dobranoc powiedział, ale teraz nam godał dzień dobry. Bo kto by się tu spodziewał, że tu kiedy u nas auto pojedzie, a telewizja, to nie było o tym mowy. Jakby babki nasze wstały, to by się na pewno zegnały i nie wierzyłyby, że to jest przysłop. Pięknie słoneczko na jesieni świeci, Babio Górohed widać, Królewne Beskidów. A powiedzcie z mi, krzesno matko, co to tu można ciekawego na tym przysłopiu uwidzieć? Ho, ho, tu jest wiele rzeczy takich rozmaitych, ciekawych. No nie ma jakich pięknych fabryk, kominów, teatrów, ale góry są przepiękne. Obejrzyjcie to Babio Góro. Wy ze Zawoje, tam spod Babie Góry, to widzicie tak, żeby ona siedziała.
A my ją widzimy jako królowo. Patrzcie, jak króluje pięknie nad Zoboją. No i piękniso. Kapryśnica, bo kapryśnica. Ale dla nas jest zawsze najpiękniso. Stoi na granicy Zoboją i zawsze będziemy chwalić to Babiu Góru. Ścieżka dydaktyczna tu jest opracowana. Są wiatrok. Takim najpiękniejszym, co mi się przysłopu, to jest wiatrok, zaraz go obejrzymy. Ściąga tu turystów, wszystkich do nas. Izbo regionalną tu mamy. Mamy skarby zakopane w lisi dziurze. Przerozmaite rzeczy, jak państwo przyjdziecie ze mną i Piotrek, ty, to będziesz widział, że jeszcze są na przysłop, będziesz chciał przyjść. Macie świętą rację, krzesną matko, to pójdźcie, idziemy do tej izby regionalnej. Wy nie wstydźcie się iść, krzesną matko. A ja się wcale nie wstydzę, wesoło mi jest. Wędrujemy po przysłopiu, siarcysto ścieżka dydaktyczna, wspaniałe rzeczy po drodze, a teraz jesteśmy w izbie regionalnej. Ha, jakie tutaj są rzeczy, co dziecyska stąd zgromadziły, z chałup poprzywlekały. Wszystko tu nam opowie nasza przewodniczka Herminka Spyrka. Znajdujemy się w szkole podstawowej numer 4. Ta izba regionalna to patronat. Jest Franciszek Gazda. Franciszek Gazda to był pierwszy nauczyciel taki państwowy, jak to po nasomu, co uczył tu na przysłopie. I w całym Zoboju był znany. Teraz kolonie tutaj do nas przyjeżdżają, na zielone szkoły można przyjeżdżać i można podziwiać te piękne widoki i to powietrze jest te czyste, takie niby co tutaj u nas jest. Ta izba regionalna, tu jest wszystko ujęte, to co ja godzę. Są te eksponaty, są takie skrzynie, co posagi młode pani się dawało. Co rozbyła bogactwo, to miała pełni co to skrzyniu. Są wózki, kołowrotki takie do przodzenia lnu, wełny jak to było. Całymi zimami przodły babci. No i tak jakoś to życie na tej wsi. I pasowałoby, żeby wszędzie takie izby regionalne były. I w miastach też, bo w miastach też było dużo ciekawszych rzeczy. Na pewno nie jedno komputer i telewizor, bo też były rozmaite, aby ta zajrzeli kamie do tych piwnic, do tych komórek. To by też dużo ciekawszych rzeczy. I zaprosimy strasznie tu do nas na przysłop, do tej izby regionalnej, żeby tak na 20 minut, na pół godziny, to strasznie dużo tu pokażemy i opowiemy. I nie zabacujcie o korzeniach, że kiedyś ich było pięknie w Polsce, tyś, że nie juno teraz jest ładnie. U kowala kuźnia murowano, kuźnicka, kuźnicka, a za kuźnią skalicka, zozicka, kuźnicka, kuźnicka, a za kuźnią skalicka, zozicka. Kowalice kiedy rozudzicki, kowalice kiedy rozudzicki, łowieco, łowieco, anioku moje siwe konicki. Łowieco, łowieco, anioku moje siwe konicki. Będą ją paroża prosił, ją Józka w posyczku nosił, co by mi odpuścił, czego już się w sobie cór dopuścił. Co by mi odpuścił, czego już się w sobie cór dopuścił. Nie będę miał się spowiadać mamie, nie będę miał się spowiadać mamie, bo by mnie. Wędrując po babiogórskich ścieżkach, dotarliśmy tutaj na piękny wodospad na Mosorczyku. Tak się nazywa ten potocek, no i natura silno wyrąbiła taką siarcystą dziurę jamę za mną. Pięknie woda się toczy, tutaj nie ma żadnych carownic ani diebów, tak jak na szczycie Babiej Góry. Można się odprężyć, zrelaksować. Sumi woda, ptoski wyżej ćwierkają. Widać otwarte odkrywki fliszu karpackiego i można podziwiać naszą babiogórską przyrodę. Dziecko, dziecko, moja, no i dziecko.
kiedy człowiek zgłodnieje, to nic ino zawitać na dobrego, smażonego zowojskiego pstrąga, albo i niesmażony, a inaczej podawany, cy w zalewie, cy dobrze na patelni przyrządzony. Słuchajcie, nic ino palce lizać, a pstrąg zawojski strasznie zdrowy, bo wykąpany w tych nasych babiogórskich płotokach, pstrągi płotokowe źródlane, ze hej! Wędrując po Zawoi dotarliśmy tutaj, Zawoja Mosorne, piękno kaplicka, co w tym roku obchodzi swoje stulecie, bo dokładnie 100 roków temu taki gazda Wojciech Trybała wybudował na swoim polu własnymi rękoma tako kaplicko z drzewia modrzewiowego. Potem dostał od księdza proboszcza Zawoj Centrum z tamtego kościoła takie stare, ludowe rzeźby z drzewa lipowego, co pochodzą z XVII wieku. No i na sam koniec arcybiskup krakowski poświęcił taki dzwonek, któremu nadano imię Benedykt, i dostaliśmy pozwolenie, żeby tą dzwonkiem zwoływać ludzi codziennie na Anioł Pański. Do tego kaplicka tutaj jest na ślaku księdza kardynała Karola Wojtyły, bo na krótko przed swoim wyborem na stolicę Piotrową był tutaj i odprawiał mszę świętą. Kochani, teraz jesteśmy w Zawoi Czatorzy. Tutaj kany są wyciągi narciarskie, ale to się jeździ na nich ino zimą, zaś teraz, kiedy lato jest, jesień, wiosna, to urządzamy w tym miejscu pod tą nasą wiatą, co nas chroni od dyscu, wspaniałe imprezy, święto lasu. Było tutaj 50-lecie Babiogórskiego Parku Narodowego obchodzone, rozmaite festyny strażackie i nie tylko. No bo wiecie, kiedy człowiek, turyści do nas przyjadą ze świata, no to dla nich cała atrakcja, zabawa, tańcowanie, koncerty Jacka Lecha, innych gwiazd, zespołów regionalnych, tys pomiędzy to. No zaś dla nosych tubylców, to człowiek jest taki łoharowany po całym tygodniu ciężkiej pracy, czy to na roli, czy na budowie, czy kany indzi, musi się na sobotę wieczór kapecko wymuśtrować, iść na ten festyn, poradować się, pociesyć, tak jak to dawniej bywało. Kie wieczór w chałupie się ześli, to gospodarze od razu wynosili łuska, stoły do boiska, jedon prymista, pogłoską skrzypecki, lekućko do nich zagodą, od razu przychodził drugi, co miał grać na instrumentach, i tak się zbierała kapela, a do tego młodzi skokali, starsi, co nie dał rady skokać, tańcować, to ino pozirą, jak młodym nóżki przebierają. Tak było moc radości, śpiewanio, tańcowanio, muzyka i granie to uciechy świata, niechaj na śpiewaniu mijają wam lata. Kiedy człowiek wędruje po Zawoi, to czasami musi wskoczyć do werchikułu czasu i przenieść się z lata, czy z jesieni do zimy. Tak się stało teraz. Człowiek musi ubrać dobrą baranicę, taką copkę, co dużo ciepła daje w zimie. No bo w zimie w Zawoi jest moc atrakcji. Mamy siarczyste wyciągi narciarskie, kompleksy, tak jak tutaj, gdzie my są na szczycie Mosornego Gronia, jest kolej linowa Mosorny Groń.
dla zapalonych narciarzy 1400 metrów trasy zjazdowej. A jak ktoś pierwsze krocki na nartach kładzie, no to to są małe łorcyki na dole, po 50 metrów, po 300, po 400 dla początkujących. Naprawdę siarcy to trasa, dużo kolej kalinowa, no i można uprawiać wspaniałe śniegowe szaleństwo. Hajduka! Zawoj Czatorzy, piękny kompleks narciarski, fest wyciągów korcykowych, nawet i talerzowy, dla dorosłych. Jak ktoś się nie umie jeździć na nartach, na skijach, to i dla dzieci, ale na tym dziecięcym, to i dorośli jeżdżą, ci co się uczą. Także naprawdę tu można pierwsze kroki na nartach stawiać. Kiedy zima przyjdzie, pon Bucek pobłogosławi, 2 metry śniega się skido, to słuchajcie, tu mnóstwo ludzi jeździ na tych nartach, można się wyszaleć, zehej, białe szaleństwo śniegowe uprawiać, a tyle radości z tego jest, ze ino sami popróbujcie. Kochani, do nas zawitocie w Zawoje pod Babią Górę, to zaprosimy na nasze wspaniałe imprezy i takie jak co roku we wrześniu odprawiamy pod koniec na świętego Michała Babiogórską jesień. No w tym roku siarcy to impreza, słuchajcie, całe wystawy sztuki ludowej. Twórcy ludowi przyjeżdżają nie tylko spod Babiej Góry, ale i za granicy, ze Słowacji, Braciszkowie, Zamiedzy. Inni gospodarze, co tam moi w chałupie, rozmaite cuda wyprawiają, bo można znaleźć malowanie na śklej, koronki i z drzewa, rzeźby i różne inne arcydzieła sztuki ludowej. A do tego dobrze pojeść, smacnie, regionalnie, jadło regionalne babiogórskie. No i to nic by nie było, kiedy nie baca schodził z łowieckami z Holi. To się nazywa redyk jesienny.
Łotę się rozchodzi, ze kiedy baca przychodzi po całoletnim wypasie. To musi być fest święto, bo w tym co jest dzielenie stada, kozdy gospodarz, łot bierze swoje łowieckie, łot bacy po całym lecie. No i baca się musi rozliczyć. Cy jaki wilk nie z chorką, której łowcy, ile bacy, ile kozdemu gospodarzowi się łoscypków nolezy, ile dano łowca mleka udoiła. Łot prawiamy rozmaite, łobrzędy, zwycaje, bacowskie, pasterskie, bo wiecie, kiedy się łognisko na holi rozpaliło na wiesno taką batrę, to trzeba było pilnować, żeby ten ogień się nie zagosił całe lato, aze do świętego Michała. Łot świętego Wojciecha w kwietniu, aze do świętego Michała we wrześniu, to jest ten okres pasienie łowiecek. Pohalak, mamy na zowoju hole barankową, śmietanową, kamińskiego, cornego, downi kozda było uzywano, a teraz to tylko na holi barankowej można odwiedzić w bacówce co dzień, podpatrzyć jak się te łowiecki doi, jak się te łoscypki wędzą w bacówce przy watrze, posmakować dobre rzętycy ze hej. Ale nie tylko na jesieni mamy imprezy w Zawoi, bo przecież mamy w całym lecie lato w Zawoi, a kiedy przyjdzie zima, fest, śniegu po pas, to w tym co mamy cykl imprez Zima w Zawoi. No i można jak ktoś moduse artysty popróbować rzeźby w śniegu, płez jezdać na nartach, umścić się do żywego na tych wszystkich nasych wyciągach. A do tego można i koniki zaprzęgnąć, kuligi górolskie odprawiać, a kiedy nie kulik przyjdzie z konikami, to można i pieski, takie mniejsze, wiecie, malamuty, haski, bo mamy w Zawoi te wyścigi psik zaprzęgli. Także moc atrakcji na was czeko i pięknie pytomy do nos pod Babią Górę do Zawoi. Babi Górze, trąbki powiat.